Prowadząc kanał YouTube'owy na co dzień jako full-time job, bardzo często przychodzi mi na myśl takie porównanie kanału do autostrady, dlatego że widzowie, tak jak samochody, pędzą po autostradzie. Część z nich wybiera się na dłuższą podróż. W dłuższą podróż część z nich tylko na chwilę przejeżdża przez jedno skrzyżowanie. Niektórzy pędzą, niektórzy jadą sobie spokojnie, zupełnie inaczej podchodzą do tej podróży. Niektórzy robią sobie przystanek, niektórzy są już spóźnieni i to wszystko wygląda bardzo podobnie. Dzisiaj powiem Ci, w jaki sposób zrobić, żeby widzowie Twoi wybrali się z Tobą na długą podróż, najlepiej na dwutygodniowy urlop, więc zaczynajmy. Witam Cię bardzo serdecznie, nazywam się Rafał Galiński, od 3 lat prowadzę na full time kanał YouTube'owy i całą społeczność wokół niego. Zajmujemy się pasją, naszym hobby, a jednocześnie zarabianiem. Jeżeli Ciebie to interesuje, to skorzystaj z mojego darmowego treningu audio pod tytułem Zarabiaj na swojej pasji. I teraz pytanie rodzi się takie, przechodząc do tego głównego tematu. Jak to jest z tą autostradą? Pamiętaj, że jeżeli rozwiniesz swój kanał YouTube'owy, wchodzą bardzo różni ludzie. Niektórzy to na przykład małe dzieci, a niektórzy to 70-letni dojrzali mężczyźni z bagażem doświadczeń. Jak to jest, jak zrobić, żeby zadowolić większość z nich, ale też żeby zatrzymać? Na autostradzie możemy mieć system sczytywania numerów rejestracyjnych, możemy mieć systemy abonamentowe, karnety czy inne formy płatności, które mniej więcej pozwalają na to, żeby zidentyfikować i przytrzymać u siebie na dłuższą podróż czy na szereg podróży te samochody. Tutaj z widzami na YouTubie jest taka sytuacja, że oni mają pełną wolność i robią co chcą, ale jednocześnie jest szereg takich rozwiązań, które możesz zastosować do tego, żeby tych ludzi do siebie przyciągnąć na dłużej. Ja stosuję parę metod. Przede wszystkim podstawowa metoda to jest dać więcej, czyli over deliver, niż się widzowie spodziewają i dać 99% moich treści za darmo. Tak robię i to mi się sprawdza. Fakt, że to kosztuje dużo zaangażowania, ale wszedłem w pewien rytuał, który pozwala mi na tworzenie treści w sposób przyjazny, nie wymagający specjalnego wysiłku, taki, który sprawia mi przyjemność i też nie angażuje mnie nie wiadomo jak długo, więc na pewno dobre audio, na pewno lepszy obiektyw, na pewno fajniejsze, ciekawsze kąty ujęć, ale bez przesady, jeżeli chodzi o postprodukcję, ale też na pewno cenne treści, content cenny, wyszukiwany, to jest klucz do tego, żeby ten kanał cieszył się większym powodzeniem i zdobył zaufanie ludzi na dłużej. Druga sprawa to jest lead magnet, czyli dajesz ludziom coś za darmo na zasadzie darmowego treningu, na przykład audio czy treningu wideo, mini kursu lub też opracowania w PDF-ie. To może być na przykład jakaś forma ściągi czy przewodnika krok po kroku, który pozwoli Twoim widzom na to, żeby rozwinęli się i zrobili krok do przodu. To jest ta forma lead magnet, dzięki temu oni zostawią Ci adres mailowy i zostaną na dłużej na tym kanale. Ja w tej chwili dobijam mniej więcej do 8000 adresów mailowych i każda kampania mailowa, których nie robię często, średnio robię takie kampanie mailowe może raz w miesiącu, nastawione na sprzedaż czy na promocję, przynosi mi co najmniej parę tysięcy złotych. Też nie nastawiam się specjalnie na to, żeby pchać tą sprzedaż poprzez kampanie mailowe. Bardziej chodzi mi o to, żeby utrzymać kontakt z widzami, żeby pozyskać nowych, żeby ta społeczność się rozwijała, jednocześnie żeby mieć z nimi kontakt. I mail wbrew pozorom on działa. Jeżeli ktoś mówi, że mail nie działa, to znaczy, że nie ma listy mailingowej. Moja lista w tej chwili obejmuje, tak jak powiedziałem, około 8 tysięcy nazwisk czy adresów. Tak? Druga sprawa to są wydarzenia. Wydarzenia są bardzo ciekawe. Możesz tworzyć wydarzenia w formie oczywiście tradycyjnej, czyli na przykład zlot czy plener gdzieś razem, na przykład w górach. To wymaga mega dużo wysiłku, zaangażowania, a ludzie są, jeżeli płacą mało albo wcale, to są bardzo nie wywiązują się z tych założeń i zobowiązań zupełnie. Ja miałem takie przykłady, że na plener nie przyjeżdżało na przykład 30 osób, które się zapisały.
Więc wydarzenia robię online w formie na przykład programów typu wyzwania, 5-dniowe, 3-dniowe wyzwanie. Dużo osób się zapisuje na darmowe wyzwania. Kolejnym etapem jest na przykład już program rozwojowy, który jest płatny i to też się to bardzo dobrze sprawdza. Tego typu rzeczy. No i webinary tematyczne. Webinary tematyczne są bardzo fajne, bo możesz opracować sobie jeden temat w miesiącu, zrobić to w formie live plus do tego pytania i odpowiedzi i to robisz za darmo, a na przykład zapis sobie ktoś kupuje za 10 zł albo za 20. Gapowicze i spóźnialscy mają prawo do dostępu. Jeszcze jeżeli się zarejestrowali, to mogą sobie to obejrzeć za free, ale jeżeli się nie zarejestrowali, mogą sobie kupić za 10 czy 20 zł. To jest taka forma też dostępu do informacji, ale wiadomo, że ty musisz zapłacić za to, żeby mieć hosting, tak, czy na danych serwisach, które oferują paywall, ale jednocześnie zbierają też, umożliwiają zbieranie adresów mailowych. Tak to wygląda. Idealnym narzędziem jest Kajabi, na przykład do tego ja stosuję Teachable, ale jest też szereg innych narzędzi czy wtyczki do WordPressa, które do tego prowadzą. To są mniej więcej w skrócie te trzy rzeczy. Oczywiście mógłbym powiedzieć o tym dłużej dzisiaj w telegraficznym skrócie, o tym co ja stosuję, jak mi się to sprawdza. Mam też dwie grupy członkowskie, które są niewielkie, mam składkę, bo to jest segment hobby, ale jednocześnie przyciągają dużo osób i w sumie w jednej z grup, tej, którą prowadzę już ponad 2 lata, mam 5000 ponad osób, 5600 w tej chwili dobijamy, także to są naprawdę mega duże wartości i jak robisz to systematycznie i z czasem, to wchodzi ci to w krew i prowadzenie grup jest takie normalne, jakby prowadzić wycieczkę na szlaku turystycznym. Na tym to mniej więcej wygląda. Także wracając do głównego tematu, pamiętaj, że kanał YouTube'owy jest jak autostrada i nie pozwól, żeby ludzie wszyscy zasuwali 250 na godzinę i żeby ten kanał traktowali tylko jako szybką przejażdżkę, ale pozwól im na to, żeby się delektowali, zbuduj im stację benzynową z fajną restauracją, knajpą, żeby zostali z tobą na dłużej. Pamiętaj o tym, że mamy ten darmowy trening, zapraszam cię, ja podlinkuję w opisie, no i widzimy się w kolejnym epizodzie. Mam nadzieję, że ta forma jest dla ciebie dobra, ale też, że dzielę się takimi informacjami z tobą cennymi, co możesz wykorzystać do tego, żeby budować swoją markę i niezależność w oparciu o kanał YouTube. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym już niedługo. Cześć!